Jeszcze z jednej rzeczy chciałam cię rozgrzeszyć. Powiedziałeś, że masz bardzo dużo zarzutów do współczesnych mężczyzn, ale też sporo do współczesnych kobiet. To może się teraz odegrasz na tych, które się nie chcą z tobą umówić i powiesz, dlaczego zarzucasz dużo i właściwie co współczesnym kobietom? Jakie jesteśmy według Oferowałem ciebie? Wam towar spod lady. Mogłyście mieć coś, co nie jest zwykłą paczkowaną kiełbasą, którą może mieć każda. Wy wybrałyście bezosobowy supermarket i paczkowaną rebelię. Podczas gdy tam, pod spodem, leżała wędlina od chłopa. Za to będzie kara. Jeśli nie w tym życiu, to następnym. No co, kochanie, robimy teraz? To co zawsze. Kończymy. Kto skończy pierwszy? Ty zawsze wygrywasz, kiedy się spotykamy. Mówisz dużo więcej. Taką mam naturę i taki mam zawód. Wiesz, że podobno ludzie, którzy pracują językiem, mówię tutaj o ludziach z telewizji przede wszystkim, albo z radia, nie tych, którzy pracują językiem w zupełnie inny, niechrześcijański sposób, bardzo rzadko i bardzo niechętnie zamawiają w knajpie ozorki. Rozmawiałem ostatnio z człowiekiem, który ma restaurację i tylu rzeczy się dowiedziałem na temat ludzkiej natury pokazywanej przez pryzmat kulinariów, że byłem w szoku, że można tego rodzaju analizy wysnuwać. I okazuje się, że żaden dziennikarz, nawet ten, który para się kulinariami, nigdy nie zamówił u niego ozorków. Czyli na ozorki przychodzi tylko Milczak. Właśnie. I to mógłby napisać Paulo Coelho. Na ozorki przychodzi tylko Milczek, a wy, te co nie chciały, z wujkiem, ja się z wami policzę, znam wasze adresy i nazwiska. Magda już mi wszystko przekazała. Poza tym wcale nie jesteście jakoś specjalnie interesujący.